bo jadę na moją fryzurę próbną do fryzjera. Właściwie teraz wsiadam w autobus, bo Michał akurat też ma spotkanie, także wsiadam zaraz w autobus, ruszam, wizytę mam na 12. Także jestem strasznie ciekawa, co z tego wyjdzie. Ja już Wam ostatnio pokazywałam kilka moich takich top fryzur, ale na czym się skończy, to nie mam pojęcia. Lejfol, poznasz mnie jak wrócę? Poznasz? Tak? Dobra, to dawaj buziaka na dobry dzień. Mua! Buziak! I teraz za buziaka każdy zostawia łapkę w górę, a ja wychodzę. Wiecie, buziaki od Lejfola nie są darmowe, także... Łapeczki w górę, szybciutko! A to tak w skrócie moja trasa, musiałam sobie sprawdzić w ogóle autobus, bo już tak dawno nie jechałam, że no musiałam skorzystać z pomocy. Ja na tą wizytę w ogóle do fryzjera muszę zabrać ze sobą wszystkie już ozdoby, które będę miała wpięte, z których będę korzystać, czyli tutaj wzięłam w ogóle jeszcze mój welon, jest w środku, a tu Wam pokażę, to jest ozdoba na włosy, nie wiem czy już ją pokazywałam wcześniej czy nie. Taką ozdobę na włosy będę miała przypiętą. O, tak ona się prezentuje. Jest super, bo bardzo ładnie się mieni. Także jest ekstra i tu ma jeszcze takie zaczepy, więc będzie można je spokojnie przypiąć do fryzury. Okej, i oprócz tego, tak jak mówiłam, tu jest jeszcze mój welonik. Oho, mogę go Wam pokazać tak właściwie przez folię, bo nie chcę już go teraz wyciągać. Zobaczcie, takie on będzie miał wzory, także tak się będzie też mienił. No będzie dużo takiego, wiecie, połysku, to nie będziemy się oszukiwać nawet, że nie. Taki wzór ma trochę kwiatowy, o, i na prawie na całej długości właśnie jest takim brokatem. Także to zabieram ze sobą, no i jestem ciekawa, co z tego wyniknie, już się nie mogę doczekać. Już gotowa, zdążyłam już wrócić od fryzjera, także spójrzcie, jak fajnie to wygląda. Ja jestem póki co zadowolona, chociaż oczywiście miałam pecha, bo jak wychodziłam, to padał deszcz i mimo, że wiecie, no miałam parasol, no to jak wsiadałam do samochodu, wysiadałam, to wiecie, to jednak trochę już tak, trochę zdążyło na to napadać, więc no troszkę ta fryzura już przeżyła, ale mimo wszystko uważam, że trzyma się świetnie i to jest właśnie ten typ, który Wam pokazywałam już wcześniej na zdjęciu. Tu mam w ogóle jeszcze, ja sobie tak te włosy tu przełożyłam. Tak, są tutaj, spójrzcie, jakby podlokowane, także to jest naprawdę czaderska rzecz. Z tyłu tutaj wiadomo też są upięte, jak mi się uda to Wam pokażę. I tu jeszcze są takie pasma, oczywiście to sobie mogę też przełożyć, wiecie, normalnie tak do tyłu albo też z tej strony, jak lepiej. Ale myślę, że zda egzamin, także zobaczymy. Ja jeszcze skorzystałam z okazji i kupiłam też kolczyki, bo poszłam jeszcze po kolczyki, także tak one wyglądają, zobaczcie, jakie fajne. I będą mi, tak czuję przynajmniej, idealnie pasować do całości, więc muszę jeszcze tylko gdzieś dorwać bransoletkę, no i będzie już piękny komplet. Okej, to teraz wielka chwila, reakcja Michała, ja jestem ciekawa, ale na czy ci co się... reakcję? No na moją fryzurę, Michał, byłam u fryzjera, no. Ciekawe, czy zauważa różnicę. Zauważysz, poczekaj, uwaga. 3, 2, 1, już! Otwieraj oczy! No dawaj! I? Ładne. Ładne? Bardzo ładne. No to chyba jest mało. A się odwróć. Odwróć tak? Się. No odwróć się. No to trzymaj kamerę. To co? Jest fajne, to na górze. Taki masz tutaj, taką wsówkę masz, nie? Bianek jakbyś tu miała. Nie, nie, nie ma żadnego bianku, co ty ten, ale no taki wiesz, no taki warkocz. Że taki, tak, bo tu jest jakby warkocz właśnie nie, tak zrobiony, tylko jest taki luźny warkocz. Zaakceptowane. Zaakceptowane, grunt, że nie ma koka. No, jest fajne, nie? Grunt, że koka też nie mi się ma. Podoba. No jest git. Czy fryzura podoba się Lejfolowi? Tak? Tak? Chyba tak. Ja myślę, że to znaczy, że tak. Prawda, Lejfol? Prawda? Tak. Podoba się. Juhu! A zobaczcie, przybyły też obrazy. Ja na to tak strasznie czekałam. Tyle czasu. W ogóle
ten obraz Wam chyba pokazuje do góry nogami, ale no to trudno, zobaczycie później, jak będziemy wieszać. I jestem tak nimi mega zachwycona. Wyszły, słuchajcie, czadersko, naprawdę wyszły czadersko. Ja jestem pod wrażeniem, my mamy ich tutaj aż 5, więc będzie totalnie co wieszać. Tu jeszcze spójrzcie, mamy takie dwa troszeczkę mniejsze, 3 mamy takie duże, 2 mniejsze i tak one właśnie wyglądają. Także fajnie, że udało je się już odebrać, bo już byłam bardzo ciekawa, jak będą się prezentować, a jestem mega zadowolona. Jesteśmy teraz, teleportowaliśmy się w sumie do moich rodziców. Co się dzieje, Sabcia? Co się dzieje, tak? Słucham cię, musisz popodgryzać mi ręce, tak? No, widzicie, tu się nie da po prostu ze spokojem. Nie da się ze spokojem przyjść, bo wiecznie z każdej strony zaczepiają psiaki. Ale w sumie to jest słodkie. Pokażę Wam jeszcze Likusia. Likiego naszego, tak! Taki Likuś jest dobry piesio, prawda? Tak, Liki jest najstarszy w stadzie, ale jest taki piękny, taki wspaniały, mądry piesio jesteś, nie? Tak, o. A tak Saba patroluje. Jak nikogo nie ma w domu, patrzcie na to, na kanapie. Saba, ładnie tak? Ładnie tak? Co? Lejsol? No. Cała wesoła gromadka. Ja powiem Wam, że mam już moją fryzurę, no, która jest godzina? 6 godzin. I słuchajcie, ona mi się zaczyna strasznie luzować, więc coś czuję, że to nie będzie ta jedyna fryzura, bo niestety po prostu niezbyt dobrze mi się trzyma. Powiem Wam, że moja fryzura po prostu bardzo się poluzowała. Wsówki, to już czuję tutaj dwie na dole, to mi się totalnie jakby wysuwają. Nie wiem, może zobaczycie, po prostu strasznie się one wysuwają. I niestety coś czuję, że będę musiała pójść jeszcze raz, bo wiecie, ja nawet dobrze nie tańczyłam dzisiaj. I nie wiem czemu, już ta fryzura się psuje, więc no nie może tak być. Nie może tak być, że na moim weselu, wiecie, ja będę tańczyć, szaleć i w ogóle, a moja fryzura no po paru godzinach już będzie... No tak nie bardzo, więc chyba trzeba będzie pójść na kolejną fryzurkę próbną, żeby coś dopasować albo jakoś to po prostu mega usztywnić.